Krzysiu. Witam wszystkich. A co tu się dzieje? Musisz się zrelaksować. Co, ty znowu siedzisz, ja co? Nic się nie ruszyłeś jeszcze? No falo. O! Taka do mnie napisała, z którą dają znak, że właśnie wyzywasz i co? Miałeś się uspokoić, miałeś iść tą nogę zlecić. Kolo. No! Jesteś tam? Jestem! Nie znasz mnie. No jesteś? Jestem. Byłeś u lekarza czy nie byłeś? We Wolinie. No. Mężczyźni. Co z tym lekarzem? Nie jesteś kogoś. Kiedy idziesz? Nie może kiedy. Co cię przeraża, czarno? No. Śmierć. Kiedy ty wyceś wiejesz? Tak ty ciągle pijany jesteś od miesiąca. Mówka, teściowie. Tą bluzę ode mnie, pamiętasz jak ci kupiłem tą bluzę? Pamiętam. Zobacz jaka teraz brudna jest. Co? No i czemu jest tak o nią ten nie dbasz? Co? Co? Czemu nie dbasz o tą bluzę? Daj mi... Taką ładną ci kupiłem. Daj mi gosze. Nie rozumiem cię. Musisz mówić normalnie, Jacek, a nie pijesz. Daj mi gosze. Do wodu. No kupiłem ci tą bluzę, a ty... Ty w ogóle nie dbasz, ja tak o ciebie dbam, muszę jeździć, a ty co? Daj mi gosie pod demonu! Chodź, skarbie. Musisz mówić po polsku, a nie wietnamsku. A czy gosie dasz demonu? Na dysku zawsze... Gosia jest zajęta. Gosia nie chce z tobą rozmawiać. Gosia ma teraz... Gosia do Maciory wróciła. Gosia teraz z Maciorą jest. To Bogu się może. No. Bo. Nie rozumiem co tam jest. Bez zadawania pytań. Gosia niedługo kolejną walkę będzie miała. Za dwa miesiące, wiesz? To jest wszystko? Masz beznadziejne nastawienie. Cieszy się Jacek, że Gosia będzie kolejną walkę miała? Beznadziejnie. Teraz dzisiaj właśnie byłem u niej i Maciory na obiedzie, gołąbki zrobiła. Pamiętasz, jakie dobre Gosia robiła gołąbki? I teraz bym to rozważył, gdybym miał broń. A gołąbki jest moje? Bohater i przyczyna morderstwa. I gorzko może jest? Słuchajcie, kłoszysko? Pamiętasz jak ja ten remont musiałem robić, aż tylko siedziałeś i flałeś? Chcę, żeby to było prawdziwe dla ciebie. Naprawdę. I co wie, wszystko pamiętają. A gość o tym wypowiadał. O się kurwa. Przecież ciebie zabrali Sonię. Przecież ciebie Sonię zabrali. Teraz Gosia płacę za Sonią, chociaż z Maciorą się pogodziła. Widzisz to? Ale Soli brakuje. Dzięki, Jacek. Dwa lata. To moja pieprzona historia. Jestem przez ciebie w więzieniu siedziałem. Dwa lata. Prawie. Co to ma być? Bo powiedziałem, że kazałem ci składać fałszywe zeznania. Pamiętasz? Jasne, że tylko ja. Traktujecie mnie jak neofitę. Kurwa, a czemu ty tylko bazasz i chodzisz kurwa w wielkich? A czemu chodzisz? Ja też zarabiałem na tych filmikach, ja teraz... A czemu chodzisz i byś żarty głowisz? Tylko w zabie? Ja nie kłamałem. Nie, chodzisz. Tak samo jak kłamiesz o tym wojsku. No.
umarło. Przez co w więzieniu siedziałem. Nie przez ciebie, sam Bożeczko, no. A to czemu Gosia ma zakaz zbliżania się do ciebie? Przez ciebie, bo założyłeś jej niebieską kartę. Nie. Tam na sucho jakieś pismo. A byłeś na policji to wycofać? Nie byłeś. A się byłeś. No nie byłeś. I teraz już nawet nie masz po co iść, bo mówię ci, Gosia jest maczorą. Już twoje 5 minut się skończyło. Co? A chcesz ma to... No mówię, że Gosia już ma nowego faceta. I to się nie powie słowa i gadko. No nie rozumiem cię, Jacek. Musisz mówić po polsku, bo nie jest trochę, wiesz? A pamiętasz, jak mieliśmy zrobić ślubki Gosi na streamie? Pamiętasz? Weź się wór, podnieś chłodzenie. Tak się to znaczy, chłodzenie. Dobra, ja cały. Nie chcę ze mną gadać, to nie. Ale dzięki tobie się wybiłem, tak jest? Pamiętasz, jaki remont robiłeś? No zobacz, teraz jestem słabny. Dzięki, Jacek. Co ty, bo ja mogę być chłopiek, bo wszystko zrobiłem. Oraz Szymek, bo wszyscy kła. Gusiek kła i ciebie, oraz. Dobra, Jacek, nie pij. Chociaż teraz mamy spokój. Teraz już jestem bogaty i już nie potrzebujemy cię, wiesz o co chodzi. I teraz mama walczy. Mama tu walczy, pieniędzy jest kupa. Co, ty nawet chodzić nie umiesz podobno. Tu umiesz. Krzysztofek, kurwa! Co przeze mnie? Ja nigdy bym ci tego nie zrobił. Ja cię kochałem jak ojca, Jacek. Tak! Tylko policji mnie zda. Ja bym sobie mieszkał, to by nie było tego. No, a ty mnie do więzienia wsadziłeś. Dobra, będziesz. Właśnie, Jacek. Miał pan operację. Neflektomię. Usunięto panu prawą rękę. Co? Halo, jesteś w tej lema. Tu jestem. A tu jej nie ma. To musiała być trudna ekstrakcja, sądząc po liczbie klipsów. Pewnie stracił pan dużo krwi. Może była niewydolna i ktoś ją... Pochowy się kiedyś? Proszę się nie martwić. Jacek. No mów. Ciebie miejsca, Jacek, sorry. Na szczęście druga nerka działa i wygląda prawidłowo. Ja ci wam daję. Przeszywek go, to mam użyć się mu. Czemu zaszła mechanizm z siebie? Coś jeszcze skradziono. No ale teraz kupiliśmy nowe mieszkanie. Tu już po dwa, to dobrze. Chociaż mamy spokój z sąsiadami. Co pan mówił? Skradziono coś jeszcze. Po co? Mamy większe mieszkanie. Wy tutaj go nikt nam z jajek nie będzie rzucał. Zaraz odpalamy od nowa streamy, bo mnie odbanowali. I mam nadzieję, że nowe rekordy będziemy bić. Rekordy teraz świata. Prowadzę pańską sprawę. Proszę zajmować.
myślę, że Mariusza zaprosić na streamy, muszę go zapytać, wiesz? No. Mariusza obudź. Cześć. Obudzisz Mariusza? Nie, fajnie. Mariusza was obudzi. Nie fajnie, ci bo... Ja mówię, nie fajnie, nie fajnie. Pokaż umysł, chodź. Bo tu widzowie mi piszą, że ty zamieniasz się w Sonię, że niby chodzisz jak Sonia. A co, Soniko, ratowałeś? Nie. A to przez ciebie zabrali Sonię, bo nie dbałeś o nią, tak. Ty. Przez ciebie. A chuje się... To ty nie... A chuje się w nosmarze? Jakby dużo wyważam? Bo ty... Jacek, bo ty nie dbałeś, kamieniami ją karmiłeś i jej wyrósł jakiś guz i to przesta. Co ty dałeś? No, co z tą kobietą? No, wej! Powiedział ten, lekarz powiedział. No? Powiedział, że to od tego, że z panią jadło kamienie. Tak o nią dbałeś, tak samo jest dbałeś o nasz dom, że prawie nam zabrali przez ciebie urzędnicą. Może nie powinieneś. Dobra, ja co, zamierzasz posprzątać u was, czy nie? Ty nie będziesz sprzątał. To za co mi płacą? Ja ci powiem, nie chcę daniem jeszcze. Jak posprzątasz, to przyjadę z Gosiem i pogadamy, dobra? Boli pan cipki. Pozna swój swego. Dziękuję. Kiedy? Zobaczymy, co Gosia powie. Może Gosia się... No ja posprzątam, ja to sobie będę oglądał. I te, przyjadę z Gosią, może Gosia się zlituje, ale... Zastanawiam się, czy... Więcej szczegółów. Tylko posprzątaj, a nie, że w taki klepią wezmę. Bary! Kiedy mogę wejść zobaczyć i posprzątałeś? Bary! A ty ukawisz kolejne śledzenie? Do morderstwa doszło przeczynicy od niego. Znał ofiarę. Dobra, Jacek, bo ty jesteś pijany znowu. Dobrze, ty tego chęć się zostawiła. Idę do mamy, nara.